Cześć, znajdujemy się na Helu. To właśnie tutaj w dniach 12-17 sierpnia organizowane są retro nurki, czyli impreza, której inicjatorem jest Stowarzyszenie Miłośników Historii Nurkowania. Rozmawiam z komandorem Stanisławem Skrzyńskim. Panie komandorze, o czym będzie dzisiejszy pana wykład? W dzisiejszym spotkaniu chcę powiedzieć o dwóch ważnych rzeczach. Pierwsza sprawa to przekazać historię naszych nurkowań głębokich w marynarce wojennej z lat 60. 70. A w drugiej części chcę opowiedzieć krótko o półwieczu polskiej techniki hiperbarycznej, gdyż w tej chwili jest to temat najbardziej zainteresowany. Nasz kraj nie był nigdy pustynią nurkową, tylko nie umieliśmy tego wyeksponować. A natknęło mnie to wszystko po wizycie w Danii. Zobaczyłem, że państewko takie małe w stosunku do Polski jak Dania ma fantastyczną historię nurkową i opisuje swój sprzęt, swój sposób taki, czego my nam w Polsce brakuje. Czym zajmuje się pan zawodowo? 50 lat pracuję w marynarce wojennej i zawodowo zajmuję się pracami podwodnymi, zadaniami podwodnymi, szerzej mówiąc, ale pierwsza moja specjalność to było ratownictwo morskie, które wymagało, ratownictwo okrętów podwodnych, które wymagało właśnie wiedzy nurkowej na wyższym poziomie. Aktualnie pracowałem przez pewien dłuższy okres w Akademii Marynarki Wojennej w Zakładzie Sprzętu Nurkowego i Technologii Prac Podwodnych i zajmowałem się szeroko tematyką badań podwodnych i nurkowych. Aktualnie pracuję jako project manager dla potrzeb polskiego przemysłu offshore Lotos Petrobaltic. Do knajpy na chwilę. Co polecieli mi tą torbę z foką wziąć? Tu ciarka taki opalony był taki, z rozchełstaną koszulą. Ale się nie kojarzy, to znaczy, że nie było nam takiego. Rozmawiam z panią Kariną Kowalską, panią kustosz Muzeum Nurkowania. Pani Karino, o czym był dzisiejszy pani wykład? Dzisiejszy wykład poświęcony był niezwykłej osobie pana, który przeprowadził pierwsze szkolenie nurków na Helu w okresie maj-wrzesień 1921 rok. Niezwykła postać, ponieważ jest to człowiek, który wrócił do Polski na wezwanie prezydenta Piłsudskiego, proszącego wykształconych Polaków o powrót z rejonów, gdzie znaleźli się w czasie zaborów i żeby pomogli tworzyć polską marynarkę wojenną. On wrócił z misją stworzenia nurkowania w polskiej marynarce wojennej. Uważam, że jest to niezwykła postać, bo to był człowiek, który przyjechał ze wspaniałej szkoły nurków, która miała własny jacht żaglowy, która miała barki, która miała swoje sale wykładowe pełne sprzętu, która miała basen głęboki do nurkowań podobny do spluwaczki w Gdyni i któremu powierzono misję szkolenia nurków na 2 metrach głębokości w Modlinie. I on swoim uporem wyciągnął ich z tego Modlina, zabrał na wybrzeże i zrobił szkolenie na Helu, gdzie udało mu się tych nurków doprowadzić do 31 metrów. A jak nazywa się ten wielki człowiek? Nazywa się Witold Żelechowski, komandor, i zabiera nas na Hel, który jeszcze jest zupełnie nierozwiniętym miejscem, gdzie nie ma dróg, gdzie nie ma kolei, gdzie nie ma środków transportu, gdzie koń stanowi niespodziankę dla dzieci, które się go boją i gdzie nurek, który przyjeżdża, w ogóle stanowi absolutną niewiadomą, z którą się miejscowi muszą pogodzić, że nagle u nich na molu stanęli tacy dziwni ludzie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmawiam z panem Wiesławem Wachowskim, organizatorem retronurków. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Panie Wiesławie, czym pan się zajmuje zawodowo? Zawodowo jestem inżynierem, hydrotechnikiem, pracuję w Instytucie Metrologii i Gospodarki Wodnej w Ośrodku Technicznej Kontroli Zapór i zajmuję się, tak, moim głównym zajęciem są badania podwodne, inspekcja podwodna i ocena stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych na śródlądziu, nie na morzu, na śródlądziu. Retronurk jest to nasza taka impreza jakby zastrzeżona, nazwa jest zastrzeżona, jest to impreza, która odbywa się co roku w różnych miejscach,
z różną intensyfikacją i intensywnością. No, w tym roku mamy 3 dni, 4 dni tutaj na Helu. Są to wykłady, są to nurkowania w hełmie otwartym dla wszystkich, znaczy w tym sensie wszystkich tych dla wszystkich osób, które chcą nurkować, będące na plaży czy gdziekolwiek indziej, gdyż nurkowanie w hełmie otwartym w konstrukcji profesora Wojtusiaka z 1935 roku nie wymaga praktycznie żadnego przeszkolenia. Czego dotyczył pana wykład? Więc wykład był poświęcony, tak ogólnie rzecz biorąc, marynarce wojennej, polskiej marynarce wojennej. Dotyczył okresu międzywojennego, a w szczególności służby nurków w tymże okresie. Jak powiem, po I wojnie światowej uzyskaliśmy niepodległość, uzyskaliśmy kawałek wybrzeża i ta służba, nurkowanie, rodziła się nasza polska marynarka. A raz z tą marynarką oczywiście było to nurkowanie, była to służba nurków. Dlaczego warto uczestniczyć w retronurkach? W moim przekonaniu uczestnictwo w retronurkach to jest coś, ciąg dalszy jakby nurkowania albo uzupełnienie nurkowania, takiego, którym się spotykamy na co dzień, rekreacyjne, zawodowe. Gdyż tak naprawdę osoby, które w tej chwili nurkują mniej lub bardziej zaawansowany sposób, po prostu nie znają tej historii, nie wiedzą. Dziwne pytanie, jak mówimy, na przykład mówimy o nitroksie, to uważają, że to powstało, nie wiadomo, 3 lata temu, bo oni zaczęli nurkować w tym czasie. Nie, na przykład mieszaniny nitroksowe były stosowane, jak wspominałem zresztą na swoim wykładzie, już w latach 30. w polskiej marynarce. Były bardzo popularnymi mieszaninami, nie mówiąc już o helowych, które w Polsce nie stosowano, ale za granicą stosowano te mieszaniny helowe i były nurkowania bardzo głębokie w tamtym czasie. Także ci wszyscy mistrzowie świata, którzy tu występują w tej chwili w nurkowaniach rekreacyjnych, no to powinni się trochę pouczyć, poznać przynajmniej to, co już było, a nie uzurpować sobie jakieś tam wiadomości, do osiągnięcia, które oni, bo przeczytali parę czasopism czy parę podręczników. Naprawdę to wszystko było już tak, że technika się zmieniła, technologia się zmieniła, ale generalnie podstawy czy zasady nurkowania są, i to jest historia właściwie. No, jak ktoś nie zna historii, ktoś nie szanuje swojej historii, to właściwie ktoś tam powiedział, chyba Piłsudski, że jeżeli ktoś nie szanuje swojej historii, naród, który nie szanuje swojej historii, ginie. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo również. Retronurki zbiegły się z 5. rocznicą zatopienia wraku ORP Bryza. To właśnie tam widzimy łodzie nurkowe i nurków nurkujących na tym wraku. Mieszka Gralewska. Witam wszystkich, Tomasz Powsiński. Nasza inicjatywa nurkowa, nazwana Fani Nurkowania w Helu, czyli fanpage na Facebooku, ma około 1,5 miesiąca? Jakoś tak. Na chwilę obecną już ponad 230 lajków, prężnie się rozwijamy. I przybywa coraz więcej, więc zapraszamy do lajkowania wszystkich. Staramy się tam pokazać co nowsze wydarzenia na Helu i zaprosić wszystkich do nurkowania tutaj jako... Tak. Nurkowanie w tym miejscu akurat przy okazji... Zrobiliśmy teraz też bardzo fajną kampanię w postaci koszulek z wrakiem, bryzą, na rocznicę 5. zatopienia. Myślę, tak zwano fachowo osadzenia bryzy. Tak jest. Własnym sumptem, nie nastawiamy się na żaden profit, tylko na wypromowanie, na pokazanie tego wraku dla szerszego grona osób.
Tak, i chcemy, żeby tutaj wszyscy przyjechali i zobaczyli, jak fajnie się nurkuje w Bałtyku, niekoniecznie w Egipcie, chociaż też jest pewnie fajnie, czy w Chorwacji. Natomiast w Bałtyku jest pewnie zdecydowanie ciężej, ale daje więcej satysfakcji. Warto się tutaj nauczyć dobrej szkoły nurkowania. Warsztat, że tak powiem, morski rozwijać u nas właśnie w Helu. A teraz prezentujemy nasze koszulki, czyli nasz nowy wytwór. Jak widać, na plecach bryza z rocznicą zatopienia, więc zapraszamy wszystkich na nurkowanie w Helu i zapraszamy wszystkich na nasz fanpage Fani Nurkowania w Helu, czyli na Facebook wystarczy wejść i wyszukać w wyszukiwarce. Przy okazji pozdrawiamy wszystkich widzów Free Frog TV.